No i proszę Państwa, jesteśmy w Szampionie. Szampion, który kiedyś wdarł się przebojem do polskich sadów, to jest nasza chluba specjalność. Wygląda na to, że robimy go lepszego niż w Czechach. Kiedyś Niemcy go próbowali wprowadzić, bo taka świetna odmiana. W Niemczech się nie przyjął. Dlaczego? Bo w Niemczech się szampion nie wybarwiał. A dlaczego? Właśnie. Klimat. U nich jest za ciepło. A co jest u nas w Polsce w tym roku? Mamy wrzesień wybitnie, rekordowo ciepły, gorący. To są temperatury godne lipca, czy nawet może sierpnia, ale pierwszej połowy. Mamy bardzo gorący wrzesień. Jabłka są przegrzane i szampion jest odmianą na ten klimat niezwykle wrażliwą. Więc jeśli ktoś mówi, że a stosował jakieś tam cudowne opryski, haskon czy kalfomyt, to wszystko ściema, to nie działa. Proszę Państwa, nie zadziała, bo to są czynniki, które wspomagają wybarwianie, ale ta bardzo wysoka temperatura to jest czynnik, który to wybarwianie zablokował. I jabłka w tym roku są przegrzane. Szampiony są przegrzane. To nie to, że kalfomyt czy jakiś inny preparat fosforowy czy fosforowo-potasowy nie działa. Przy wysokich temperaturach, bez względu czy to są tak zwane cudowne środki, czy tak zwane proste, zwykłe, one wszystkie, jeśli chodzi o fosfor, wszystkie dobrze działają. Natomiast nie zrobią cudów. Po prostu w tym roku było za gorąco. A szampiona ja proponuję zbierać dopiero jak się wybarwi. Po prostu będziemy go krócej przechowywać. Kto powiedział, że musimy go trzymać do maja, do czerwca? Zaczekajmy, aż się wybarwi. Będzie piękny, smaczny, pachnący, zachwycający. I sprzedajmy go po prostu jak najszybciej, jesienią. Każdy ma swoje zdanie. Oczywiście zrobicie Państwo po swojemu. Ale do przemyślenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.